Witam Was bardzo serdecznie w takim powrotnym filmie na moim kanale. Uznałam, że vlog to w sumie będzie taka dobra okazja właśnie, żeby powrócić. Też sami pisaliście, że chcielibyście więcej vlogów, także myśmy już wstali. No i zapraszam Was na vloga mojego z Aleksem, z naszym szefuniem. Mam nadzieję, że ten vlog się uda. O, już tam daje znak, że jest głodny. Także ja już się ubrałam. Zaraz ubiorę małego, dam mu śniadanko, ja wypiję kawkę i zaczynamy vloga. Witam nowe osoby, witam osoby, które już są tutaj stale na kanale. Ja jestem Asia i zapraszam do kolejnego filmu na moim kanale. Co wypatrzył, czy butelkę, czy śliniaczek, ale on zazwyczaj wie, że będzie jadł. Także założymy mu śliniaczek. O, z piratem tym razem. Cik. O, tak, mamusia zapnie. I co mnie bardzo cieszy, chociaż on trochę wydziwia przy jedzeniu, to bardzo mnie cieszy, że on lubi jeść, więc mam nadzieję, że przy rozszerzaniu diety, widzicie? Że przy rozszerzaniu diety również tak będzie i on również będzie tak się cieszył i fajnie jadł. Także smacznego. On sobie wypije swoją porcję, a później ja sobie wypiję kawę. Mam nadzieję, że uda nam się też dzisiaj wyjść na spacer, chociaż z nimi ostatnio troszkę ciężko jest, ale... Zrobimy dzisiaj kolejne podejście. Też teraz strasznie ciężko go karmić, z racji tego, że on już jest w takim okresie rozwojowym, że wszystko jest ciekawsze niż jedzenie i najlepiej to by sam trzymał, ale nie potrafi. I on chce jeść, ale jednocześnie również nie chce jeść, więc strasznie się gimnastykujemy z nim, żeby zjadł swoją porcję. Tak jak widzicie, on niby chce, ale wszystko wypluwa. O, jest bardzo głodny. I do butelki, jak to się mówi, skacze, ale nie do końca też w sumie je, bo się bawi. Także ja go nakarmię i do was wrócimy. Chyba jeszcze dostać witaminy, już się piekli oczywiście, bo wszystko musi być teraz, w tym momencie. Zjeść nie chciał zjeść, coś tam sobie pochlipał, coś tam powydziwiał, ale teraz musi dostać witaminę. To mleko i tak musi dopić, bo tam było żelazo w tym mleku, kropelki żelaza, bo tak nam zalecił lekarz. Teraz dostanie witaminę D. Proszę. Jak? Dobre? Niedobre? Dobre? Niedobre? Wyplujesz? Nie wyplujesz? Dobra, nie wypluwa. Gdzie tam? Jeszcze tutaj zostało, proszę. Proszę, dalej. W ogóle Aleks się tak ślini i wszyscy nam mówią, że pewnie mu wychodzą zęby. I w sumie mam taką nadzieję, że to, wiecie, niespanie, takie bycie płaczliwym, nerwowym i nie do zniesienia jest w sumie przez zęby. Dlatego też jedną z rzeczy, które z Polski przywiozłam, jest taka maść na dziosła. Ja mu codziennie rano i przed spaniem smaruję właśnie te dziosełka w razie, jakby to były zęby. Chociaż ja nie widzę żadnych oznak, żeby to miało być zęby, bo ani te dziosła nie są opuchnięte, ani nie są jakieś tam białe, ani nic takiego. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dawaj, ocieraj. Masu, 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 masu. W ogóle Aleks bardzo lubi, jak się mu masuje dziosła. Masu, 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 masu.
Masiu, 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 Masiu. Dawaj, dawaj. Masiu, 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 Masiu. A dzisiaj w ogóle mi się śniło właśnie, że mu wyszły zęby. Że wyszły mu dwa zęby na dole. Także jestem ciekawa, które mu wyjdą pierwsze, jak już wyjdą. I czy w ogóle właśnie będą to na przykład te dwa, które mi się dzisiaj przyśniły, że miał zęby. Po prostu miałam sen, że wstałam i on miał dwa zęby takie, wiecie, tutaj na dole. Także zobaczymy, jak to będzie. Niedługo musi iść znowu na drzemkę, z racji tego, że on jest jeszcze malutki i on co godzinę 45 musi iść spać. Jest to dosyć męczące pod takim względem, że on ma problemy z zaśnięciem na zewnątrz. Ogólnie on ma problemy z zaśnięciem, ale w domu jednak łatwiej go uśpić niż na zewnątrz, więc jesteśmy w pewnym stopniu jakoś przyblokowani w tym domu, z racji tego, że on po prostu nie śpi, a nie śpiąc jest zmęczony, a będąc zmęczony po prostu płacze, więc większość wyjść kończy się zazwyczaj płaczem, chociaż i tak staramy się wychodzić, żeby po prostu nie był taki dzikus, tak jak mówię, dzisiaj postaram się wyjść z nim na spacer. Jak to będzie, ile uda nam się wyjść, to już wszystko zależy od małego. Także nic w sumie dzisiaj w planach nie mam. Takie siedzenie w domu z racji tego, że pogoda jest średnia, jest tak strasznie mgliście. Także no my nie mieszkamy w tym rejonie, gdzie jest zawsze super ciepło i świeci słońce, tylko też mamy taką beznadziejną pogodę. A gdzie w sumie wyjść z 5-miesięcznym dzieckiem, jak jest brzydka pogoda i to jeszcze z takim dosyć wymagającym dzieciaczkiem, więc siedzimy większość czasu w domu. Ja też nie ukrywam, że ja się boję z nim sama wychodzić, jak on ma taki napad płacz, to ja się od razu denerwuję, stresuję, nie wiem, co mam zrobić. Też w ogóle chciałabym nagrać film, co tym razem przywiozłam tutaj do Turcji, bo też są to rzeczy dla dziecka. Może bylibyście ciekawi, co... No tak, powiedz wszystkim. Tak? Taka mała wstawka od Aleksa, coś tam nam powiedział. Sama też w sumie nie rozumiem, co powiedział, ale coś tam pogadał. Także jeżeli bylibyście zainteresowani tym, co tym razem przywiozłam z Polski, to dajcie znać, to taki film nagram. A kontynuując, mamy dzisiaj taki szarobury dzień, jesteśmy w domu. Ja, o właśnie, zapomniałam w ogóle, że mam kawę. A wiecie, tak to zawsze jest, że zapominam, a zobaczmy, czy jeszcze jest ciepła. Cieplejsza niż pijemy zazwyczaj. Także kawa jest. Dopiję kawę i obstawiam, że już będę musiała iść go usypiać. Bo to też nie jest, wiecie, 5-10 minut, że idę, bujam, czy tam zamykam w pokoju, on sobie śpi, tylko trzeba ostro z nim skakać na łóżku i wtedy idzie spać. Jak staniemy, to pójdziemy na spacer, może pójdziemy do sklepu i wtedy zobaczymy. Także ja sobie ją dopiję i zobaczymy się po drzemce. Wstaliśmy. Jaki humorek? Po spaniu? Halo? Proszę pana. No, właśnie tak to wygląda, jak wstaniemy. Halo? Pa, kto to tam jest? Cicia? Cicia. Zadzwonimy do babci. Pogadamy trochę z babcią. Później znowu zjemy. I wyjdziemy na spacer, spróbujemy, nie? Musi chyba dojść trochę do siebie, zanim jeszcze zacznie gadać, także... Oh,
przebrany, najedzony, idziemy na spacer do sklepu przy okazji, zobaczymy, mam nadzieję, że obędzie się bez płaczu, bez nerwów, ale mam za nadto zabawki, jak wiecie, zaczął się wkurzać i denerwować, to mam torbę pełną zabawek, będę go rozpraszała z tego płaczu i nerwów. Powiem wam, że jest dosyć wietrznie. Ja mam na sobie te ciuchy domowe plus taką bluzo, kurtkę. I jest chłodno. Chętnie wróciłabym się przebrać, ale już nie chcę wnerwiać tutaj szefuncia, który podczas ubierania miał aferę, robił aferę, także on sobie tutaj, jak możecie zobaczyć, siedzi. Ma oczywiście zabawkę, bo bez zabawek, jakichś takich, wiecie, rozpraszaczy, to dosyć ciężko wyjść z nim na spacer. No i co, mamy godzinkę, bo za godzinkę znowu musi iść spać. Także idziemy się przejść, trochę powdycha, może będzie lepiej spał i dłużej. Zobaczymy, tak jak mówiłam, idziemy na spacer, jak się uda, to też do sklepu kupić jogurt. Swoją drogą powiem wam, że wszystko poszło w Turcji tak do góry, że koniec końców i tak wolę tą rzeczywistość w Polsce niż to, co się dzieje teraz w Turcji. Bo pamiętacie, jak się śmiałam, że mleko kosztowało 15, potem 20, teraz kosztuje ponad 30. Także bardzo wszystko jest w porządku. I pójdę do sklepu i powiem wam później, ile na co wydałam. Nie mam jakichś w planach jakichś wielkich zakupów, z racji tego, że wszystko w lodówce i w szafkach jest. No ale ten jogurt jednak kupuje się na bieżąco, bo się go po prostu też na bieżąco w sporych ilościach je. Także idziemy na spacerek i później się do was odezwę. Jesteśmy już po dwóch awanturach niezadowolenia, jakże, że mały jest w wózku. Także mama tutaj robi za darmowe animacje. I jedziemy do domu, ale najlepsza zabawa czeka nas w domu podczas ściągania kurtki, bo mały nienawidzi, jak się mu dotyka ręce. Także trzymajcie za mnie kciuki, idziemy do domu. Jesteśmy już w domu i tak jak mówiłam, pokażę wam, co kupiłam i za ile. I powiem wam, że za każdym razem, odkąd przyjechaliśmy i idę do sklepu, czy idziemy do sklepu, to cieszę się, że będę tutaj coraz mniej, bo to, co się dzieje, to jest jakaś farsa, żeby na przykład za worki do śmieci zapłacić więcej niż za produkt spożywczy. Byłam w dwóch sklepach, w jednym kupiłam jogurt, worki do śmieci, bo niestety starając się oszczędzać, kupować tańsze, one się rozrywają, więc i tak koniec końców trzeba wydać więcej, żeby mieć coś w dobrym stanie. I kupiłam manty i za te trzy rzeczy powtarzam, zapłaciłam 77 lir i 70 kruszy, także super, po prostu 78 lir za trzy rzeczy i w tym, tak jak mówię, worki na śmieci są droższe niż manty, bo worki kosztowały 24,95, a manty 18,50. W kolejnym sklepie byłam w Migrosie, bo tam jest właśnie, można najczęściej dostać taki chleb zbliżony do tego naszego i kupiłam jeszcze ciepły chleb, taki najbardziej zbliżony do naszego. Kupiłam chleb na kanapki, takie Serhat sobie robi do pracy. Kupiłam szynkę, nie wiem ile to jest kawałków, 5, 6, szynkę z, nie, chyba z indyka. I kupiłam małemu książeczkę, bo akurat była przy kasie po turecku, żeby Serhat mógł mu czytać, bo mamy większość polskich, a tutaj będziemy mieli jeszcze turecką. I za te rzeczy, czyli za dwa chleby, za 6 plasterków szynki i za książeczkę zapłaciłam 58 lir, czyli 60 lir, 78 lir, także mamy 138 lir, jeżeli na szybko się nie mylę. Jeżeli się mylę, to gdzieś tutaj skorektuję. Także powiem wam, że na jedno wyjście do sklepu zapłacić prawie 140 lir i tak naprawdę chleb zjemy dzisiaj, ten na kanapki, no to będzie Serhat miał na 3 dni, manty dzisiaj, no jogurt na 2-3 dni i wiecie, i 140 lir i tak naprawdę nie kupiłam nic, co jest po prostu straszne, bo coraz więcej można, co tam masz takiego niebieskie, bo coraz częściej możemy zobaczyć w Turcji przy kasie po prostu ludzi, którzy przychodzą, chcą coś kupić, a przy kasie muszą to odkładać, bo je tak, bo ich po prostu na to nie stać i to jest strasznie smutne, jak można po prostu dopuścić, jakby władza na to patrzy i nic nie robi. Ja rozumiem, że w Polsce też jakby nie jest super, ale to, co się dzieje w Turcji, to już w ogóle jest jakaś totalna pomyłka. Już się młody denerwuje, idę go przebrać, idę go położyć,
bo tak niestety nasze życie w sumie teraz wygląda, od drzemki do pieluchy, do drzemki, do butelki i tak na okrągło gdzieś tam czasami wyjdziemy, ale tak jak mówię, on nie lubi wózka, ogólnie niezbyt lubi się ubierać, także wyjścia na zewnątrz trochę, wiecie, ucinamy do minimum, dzisiaj byliśmy pół godziny, to jak to i tak jak na nieśpiącego Alexa to jest dosyć długo. Ale już jest poddenerwowany, także idziemy się przebrać, idę go położyć i do was wracam. Nie jest już? Halo? Halo? Alku? 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 Kto cię będzie później wycierał, co? Co? Kto cię będzie wycierał? Chyba ja, co? Tak? Daj. Czyściutko, tak? Daj. Cześć, Wychu. Strasznie ciężko było go teraz odłożyć, także mówię trochę takim półszeptem, żeby go nie obudzić. Nawet możecie słyszeć, że w tle jest taki szum. On po prostu pomaga spać, pomaga mu się wyciszyć w momencie, kiedy ciężko mu spać, ciężko zasypiać. On jest niestety w trakcie regresu snu, który dzieci przechodzą w okresie 4-5 miesiąc. I polega to na tym po prostu, że w mózgu zachodzi tyle zmian i jest tak dynamiczny rozwój w tym czasie, że dzieciom po prostu ciężko spać, ciężko jest połączyć te cykle spania. Także Alex ciężej śpi w dzień, w sensie on po prostu króciutko śpi, w nocy się często budzi i nie może powrócić do tego snu, więc jest taki rozdrażniony i płacze, no bo wiecie, jest niewyspany. A ja z nim. No ale chyba takie jest w sumie macierzyństwo, że trzeba to złe, jak to moja mama mówi, jemu przejdzie, on wyrośnie na spokojnie, daj mu czas, bądź cierpliwa, także ja się staram, ale powiem wam, że czasami jak wybuchnę, to albo się drę, albo płaczę razem z nim, bo jestem niewyspana, trochę zamknięta w domu, bo on się denerwuje, jak wychodzi na dwór i ja nie umiem zbytnio nad nim zapanować i wiecie, jesteśmy już w tym 5 miesięcy, ale gdzieś tam z tyłu głowy mam, że faktycznie przecież wszystko mija, nawet najgorsza żmija, także czekam, czekam. I chyba wiecie co, żeby on po prostu się nie obudził, to ja się koło niego położę. Zawsze wtedy, wiecie, jak widzę, że on się wybudza, to jestem w stanie mu pomóc powrócić do snu, jakkolwiek by to brzmiało. Więc idę się koło niego położyć. Jak wstanie, no to powiem wam już, bo dużo się z was pytało, jak on się czuje, także powiem wam, co u niego zdiagnozowano, jak się czuje i żebyście wiedzieli, bo to w sumie nie jest żadna tajemnica. Ci, co byli gdzieś tam na Instagramie, to wiedzą, co mu jest, ale oczywiście jeszcze raz o tym powiem, tylko najpierw idę do niego, żeby on sobie spokojnie troszkę pospał, a jak się obudzi w dobrym humorze, to wszystko wam oczywiście powiem. Staliśmy w dosyć dobrym humorze. Szefo dał mi poprasować. Zjadł sobie, ja sobie włączyłam film w międzyczasie. Wiecie, nie oglądam go tak, że siedzę i oglądam, ale zawsze coś sobie, wiecie, okiem złapię. Teraz siedzi sobie szef w bujaczku, przygotuje kolację, obiadę kolację w sumie, bo my jemy dosyć wcześnie jak na kolację, a za późno na obiad. Będzie właśnie manty, które kupiłam. Alex będzie szedł jeszcze na jedną króciutką drzemkę, ponieważ o godzinie, której wstał, nie dotrwałby do godziny pójścia spać, więc pójdzie na taką 20-30 minutową drzemkę. Później go wykąpię, przebierzemy się w piżamę. No ty się przebierzesz w piżamę, zawsze się na mnie patrzy, jak ktoś mówi, przebierzemy się w piżamę. No i tak jak właśnie wam wspominałam, powiem wam, co i jak z Aleksem, jak się czuje. Aleks czuje się dobrze. Dalej ma cięższe dni, gdzie cały dzień płacze i musi być przy mnie. Co z diagnozą? Aleks ma zdiagnozowane wzmożone napięcie mięśniowe, refluks.
Niestety refluks ukryty, więc gorzej w sumie niż jakby mu się bardzo ulewało. A do tego jeszcze ma zdiagnozowaną nadwrażliwość dotykową, więc stąd też te problemy przy ubieraniu i tak dalej. No i w Polsce jest fizykoterapia, no i w momencie jak jesteśmy w Turcji również mamy panią fizjoterapeutkę, ćwiczenia, które trzeba wykonywać w domu, także mały jest jakby w dobrych rękach, w domu też się nim zajmujemy odpowiednio, tak jak trzeba, tak jak mamy wskazówki od fizjoterapeutki. No i też oczywiście on będzie wraz z jego wzrostem, czyli jak będzie rósł, to przy ćwiczeniach będzie po prostu wszystko się wyprostowywało. No ale no, nie ukrywam, że trochę pracy przed nami i jest to dosyć wymagający bobas, ale jak to się mówi, damy sobie radę. Także już widzę, się patrzy na mnie takim wzrokiem, że chyba już trzeba zacząć go usypiać. Wiem, że już chyba mówię to któryś raz, że idę go usypiać i się odezwę. No ale to niestety, kurczę, tak wygląda, że on wstanie, ja się okręcę, tutaj coś wstawię, pranie, tutaj pranie powieszę, tutaj wyprasuję i on za znowu musi iść spać. W międzyczasie gdzieś tam zje, przebiorę mu pieluchę i od nowa. Tutaj możecie zobaczyć, prasowałam i oczywiście odłożyłam tą piżamę, bo miała być na dzisiaj i oczywiście nie wyprasowałam, także pójdź po prostu w piżamie niewyprasowanej do spania. Także jak moja mama mnie ogląda, przepraszam, mamo, wiem, że ty wszystkie ciuchy prasujesz. Ja się staram, ale tutaj akurat o tym zapomniałam. Także... Och... Patrzcie. Siedzi sobie. W tle też mata, bo właśnie na macie leżał, jak mi się udało wyprasować. Jest też wózek. O, już się denerwuję, także ja uciekam, żeby nie było wybuchu. Mały po ostatniej drzemce. Serhat niedługo wraca z pracy, a ja pomyję naczynia, pomyję małego butelki, zrobię sałatkę do manty i będziemy czekali. Jeszcze chyba go wykąpię. Tak, wykąpię go jeszcze przed przyjściem Serhata. No i będzie jakby na koniec naszego dnia. W takim sensie, że mały już po prostu będzie szedł spać. Teraz sobie siedzi na macie, jest w miarę grzeczny, także ja wykorzystuję ten czas, żeby właśnie pomyć mu butelki, przyszykować wszystko, żeby później tylko wstawić, postawić sałatkę i będzie koniec. Także no nic już Wam dzisiaj ciekawego nie pokażę. Pokazałam Wam, jak wygląda nasz dzień. W sumie on wygląda zazwyczaj tak samo, robimy te same rzeczy. Staramy się wprowadzać małemu taką rutynę, która jakby pomoże, mówię, cię też lepiej się poczuć. Są gorsze dni, wczoraj na przykład był straszny dzień, mały cały dzień płakał, ja płakałam razem z nimi, denerwowałam się razem z nim. Dzisiaj znowu jest taki dosyć fajny dzień, da się położyć na macie, gdzieś tam pokwęka, to ja go wezmę na ręce, później znowu się położy na macie, później pójdzie na bujaczek, pójdzie spać i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli film się Wam podobał, pamiętajcie o subskrypcji kanału, zostawiania komentarzy, które oczywiście bardzo, bardzo motywują, i o łapkach w górę. I co mogę Wam powiedzieć? Do zobaczenia w następnym filmie i tak jak mówiłam, będę się starała częściej nagrywać, żeby po prostu powrócić do tego trybu nagrywania raz w tygodniu, żeby zawsze w piątki bądź soboty film pojawiał się na kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa, pa!